Siemka, siemka wszystkim. Dzisiaj robimy mały filmik instruktażowy dla graczy CSGO Global Offensive. Oczywiście nie dla graczy tych pro, tych nawet ze złotą rangą, tylko dla graczy silverowych. Naprawdę dla tych, którzy naprawdę zaczynają teraz granie. Okej, żeby nie było o czym zbytnio ściemniać, ani zbytnio owijać bawełnę, tylko szybko to zrobić. Lecimy z tym tematem. Zacznijmy od lokalnie z botami. Najprostszą zasadą gry weźmiemy sobie Dust 2 i nieszkodliwe boty. Dlaczego nieszkodliwe boty? Z tego względu, że chcę Wam pokazać, jak ustawiać sobie w dobry sposób celownik. Zaraz Wam jeszcze powiem, jakie celowniki są najlepsze i które celowniki powinniście sobie wziąć i co Wam pomoże, żeby wybrać, przepraszam, taki celownik. Ok, kontynuujmy. Weźmiemy sobie może... Dobra, mamy teraz na początku rundę pistoletową, więc to będzie najlepszy pokaz co i jak. Trzymajcie zawsze celownik w tym miejscu jak głowy. Wiadomo, jest to trudne. Ja sam jeszcze tego tak doskonale nie umiem. No tutaj się boty nam zawiesiły. Dobra. Dlaczego? Jeżeli tak trzymasz, wtedy jest ci łatwo na przykład wskoczyć. Delikatny ruch i strzał. Mamy tutaj teraz botów. Teraz tak, jeżeli trzymasz w tym miejscu, tak chodzisz, jest to wiadome i oczywiste, że masz większy ruch do tej głowy z tych nóg. Tak więc masz, odległość jest większa. Jeżeli trzymasz na wysokości głowy, bardzo blisko, jest to naprawdę. I trzymasz na wysokości głowy. I wtedy możesz naprawdę ruszać się i strzelać delikatnie mówiąc. To udane przegrane, bo tam bomba była. Delikatne ruch. I dobra. Co dalej? Nie pokażę Wam jak się gra z AWP-em. Ja nie jestem doskonałym graczem AWP. Ale Wam pokażę jak gra Agur. Myślę, że dobrze gra w tym Agu, że potrafię nim grać. Celownik Agu działa jednopoziomowo. Jest to delikatne przybliżenie, ale bardzo dobrze się nim gra na tym poziomie silverowym. Tak samo, trzymamy celownik na wysokości głowy. Dlaczego? To jest ta sama zasada. Jeżeli biegniemy i chcemy na przykład kogoś ustrzelić w bardzo szybki sposób, klikamy i się utrzymujemy. Pierwszy strzał. Oczywiście z botami nie mamy tego pokazane, jak to wygląda w prawdziwej grze. Ale teraz Wam pokażę, jak na przykład wchodzi się na bombsite B. Bardzo szybka broń. Naprawdę. Można ją w bardzo dobry sposób strzelać. I teraz Wam pokazuję defusa bez kupionego właśnie zestawu do robienia rozbrajania. Zawsze pamiętajcie, żeby był ten zestaw. Od rundy pistoletowej już powinien być ten zestaw. Już w rundzie pistoletowej nawet warto kupować. Przynajmniej tak mi się wydaje, że warto. Później najbardziej cenną rzeczą jest kamizelka plus hełm lub sama kamizelka. To jest zależne od tego, ile mamy pieniążków i czy nam na to wystarczy. Smoki, flesze obowiązkowo. Każda runda powinna mieć smoka i flesze.
I do tego albo zaczepny, albo jeszcze młotek. Lub zapalający ułam terrorystów. Strzał prosty. I tak samo. Trzymamy celownik. Jest to bardzo łatwe ustawienie. Dobra, teraz wam pokażę. Skończmy już to gadanie. Pewnie zaraz dostanę multum, jakiś łapek w dół za to, że mówię po nubowsku. Jestem nubem i trzeba też pamiętać o tym, że ludzie nagrywający filmiki, które mają pomagać graczom, czasami są bardzo mało, bardzo słabo, bardzo ciężko je zrozumieć dla graczy. Takich nowych graczy. Dobrze. Teraz wam pokażę, co jest w moim warsztacie. Pamiętajcie, że jeżeli wchodzicie lokalnie z botami, macie możliwość wyboru warsztatu. Ja polecam Inferno Smoke Training, jeżeli chodzi o smoki. To was nauczy ogólnie ogólnego rzucania smoków, fleszy, jakże dodatkowo pomoże wam też smoke rzucać właśnie na tej mapie, bo to jest akurat na mapę na Inferno. Dodatkowym takim bardzo dobrym treningiem do strzelania, do nauki strzelania jest trening AIM CSGO 2. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. To jest dość bardzo, to jest łatwe, jeżeli chodzi o ustalenie co i jak. Teraz nam się wczyta i będziemy mogli wam pokazać. A weźmy sobie terrorystę, tutaj mamy z botami, nieszkodliwe jakieś boty sobie stoją, niech sobie stoją. Ok, tu macie tablicę, która wam pomoże z wyborem broni. Możemy wybrać broń krótką, czyli pistolety, broń długą, tutaj mam broń długą, snajperki, bronie automatyczne, szybkostrzelne, czyli Uzi i tym podobne, do tych takich broni półkrótkich, jakby to tak można powiedzieć, oraz bronie automatyczne, długie, które na przykład, tu jest kałasznikow, mamy kałasznikow, uderzając w taką broń, automatycznie wyskakuje nam broń. I tak po kolei, i po kolei, i po kolei. Dobra, najpierw wybierzmy sobie bronię, sobie wezmę M4A1S i teraz tak, co tu mamy? Na przykład mamy Freescale. Dobra, i bierzemy sobie na przykład levele, drugi, trzeci, czwarty. Czwarty już jest najdalej i start. I w kropki. Staramy się strzelać w kropki. Ja na przykład jeszcze nie strzeliłem, dobra. Stop. Nie ma sensu, bo to jest chyba za bardzo szybki sobie ustawiłem poziom. Weźmy sobie 0,25. I rękę. I start. O, to jest dla pro. Dla pro. Wybierzmy. No, zacznijmy od dwójki. I trzymamy w tym miejscu. I strzał. Pamiętajcie, żeby wrócić zawsze w to samo miejsce, wtedy jest bliżej do tej kropki. I tak sobie potrenować. Strzały. O, teraz puściłem. Się zagadałem. Teraz. I wam pomoże, żeby w pamięci mięśniowej, żeby ta broń cały czas sobie wracała w to samo miejsce.
będzie koniec. Nie ma tutaj takiej ściany, żeby pokazać autostrzelanie. Dobra. Następną rzeczą, tutaj jest wiele możliwości, jest reflex training i na przykład 10 jest. Sobie przeładujemy, bo chyba nie ma czego lepszego. Failed. Mamy trafić w niebieski. A, ciężki. Może zwiększymy. Okay. Start. No i czekamy na niebieską. Trafione. Trafione. To pomaga w refleksie. Okay, stop. Dobra, to jest ta pierwsza rzecz, która bardzo pomaga nam w graniu, jeżeli chodzi o strzelanie. Następną rzeczą, która mi pomogła na tyle, że na przykład sobie wybrałem, sam sobie zrobiłem jakiś trochę celownik dla pod siebie. Każdy lubi celowniki jakieś różne. Na pewno ten podstawowy ma jeden minus. On się rusza podczas strzału i się powiększa. Jest wtedy trudniej wycelować w kogoś, w głowę, w, nie wiem, tak żeby zadać tą największą ilość damage'u. Crosshair Generator Tor. To jest warsztat, który pomaga Wam w ustawieniu celownika. jakie celowniki wybrać? Najlepiej taki, który się nie rusza, ale jeżeli się rusza, to bardzo mało. Żeby nie pokazywał, jaka jest ogromna ta skala rozrzutu, kiedy strzelasz. Cholera, Jaś sobie odpalił jakąś 30, cholera. No dobra. No i teraz mamy tak. Najpierw pokażę Wam, na czym to polega. Otóż mamy od 0 do 5 tutaj style. Styl 4, jak widzicie, się nie rusza. W ogóle 0 ruchu. Kompletnie 0 ruchu. Teraz mamy tak. Rozmiar. Tu jest, jak wielka jest różnica. Poszerzenie, grubość, outland, czyli czy ma być taki czarny paseczek na tej na celowniku. O, teraz widzicie go, a teraz pewnie nie. Ja sobie wezmę, bo jednak coś takiego. Tu jest zwiększenie tej czerni, a tu jest zmniejszenie. No, takiej właśnie. Tu jest tylko czarny, malutka, kreseczki. To też może pomagać, kiedy na przykład wchodzimy na przykład na jakieś kolory jaskrawe. Wtedy widać lepiej jest ten celownik.
Dobra. Następnie mamy... I na przykład... Wycieniowane. Proszę, żeby mi pocienienie. I tak. Zwiększamy, zmniejszamy, aż się tam i dot. Może być z kropką lub bez kropki. Bez kropki. Wiesz, jak ostatnimi czasy bardzo mi się to podoba, tak granie z kropką. Ze względu na to, że jest łatwo. Jeszcze łatwiej jest wycelować. Tutaj macie salę treningową. Możemy sobie wziąć inną broń. I co jest najlepsze w tym, mamy na przykład ścianę, która Wam pozwala na full auto, training full auto. Jak widzicie, ta broń ma strasznie duży rozrzut. Ale są bronie, które na przykład kałach. Kałach ma... Akurat tutaj sprawdzimy sobie kałach, ale dobra. To broń. Ta broń jest dość łatwa, jeżeli chodzi o strzelanie. Jest bardzo celna. Full auto. Bardzo miłe. Pamiętajcie, że jak strzelacie full auto, lepiej jest kliknąć kontrola, czy tam jak macie klękanie, że Wam pozwala to na bardziej stabilne strzelanie, jak widzicie. Dobra. Następną rzeczą, może wezmę AWPAW teraz. Może na... Bardzo wiele graczy silverowych gra Scarem. Scarem lub... chodzi o autosnajperkę. Autosnajperka jest naprawdę bardzo celny. Sorry, bo chyba zagłuszyłem się, nie? Jest naprawdę bardzo celną bronią, ale bardzo drogą. I bardzo wiele można stracić. Więc większość graczy bardzo... Bardzo gra w sposób autosnajperka defensywnie. Kryje się, ucieka, a to nie pomaga drużynie. Wiem, bo sam też grałem autosnajperką na początku i wiem, na czym to polega. Jest to broń bez celownika, jeżeli chodzi o granie na grach. Nie ma żadnego celownika, więc trzeba mieć taką pamięć do tego, gdzie taki celownik mógłby być. Ja zazwyczaj biorę pod uwagę, że jak idę... O, jak widać jest bardzo ciężko trafić bez przybliżenia. Ale jest bardzo ładnie nią się strzela, ponieważ jeden jej plus nie ma czegoś takiego jak AWP. AWP, gdy się strzela na coś takiego, to że traci się możliwość celowania w danym momencie. Ja na przykład AWP nie umiem strzelać. To jest mój koń taki wyraźny. Jak już muszę strzelić z AWP, to staram się tego nie robić. No ale jest AWP jest bardzo ciężką bronią, jeżeli chodzi o naukę. Tutaj mamy P90. P90 to jest broń automatyczna.
o bardzo fajną, ma bardzo fajną rzecz w sobie. Ja wam pokażę. Z odległości trzeba strzelać tak, żeby ten celownik był nisko. Jeżeli strzelamy z autą full auto. Jak strzelamy full auto, musi być zdjęto. Celownik coraz niżej, niżej i coraz niżej. Tak, żeby on trzymał strzał na głowie. Ja wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. Proszę popatrzeć. Ja trzymam celownik na poziomie nóg. Dlaczego? Z tego względu, że jeżeli bym trzymał go na wysokości głowy, chciałbym trafić takiego gościa, nie trafiłbym. Biję wyżej. Biję gdzieś na tą wysokość od głowy. Jeżeli ktoś celuje w głowę tą bronią, ok, seria, spoko, naprawdę. Ale wysokość musi być. I teraz tak, zaczynamy. Dobra, teraz już jak zrobiliśmy sobie celownik, oczywiście ja dam nazwy na pod YouTube, pod nagraniem, jak się nazywają te subskrypcje do warsztatów. Jeszcze jest jeden warsztat, który pozwala wam na pewną naukę. Smoków i fleszy mogę wam pokazać. Nie, no w sumie wszystko wam pokazałem. Flesze i smoki to dla tych, co naprawdę mają ogromny problem z fleszami i smokami. No ja sam jeszcze nie jestem aż na tyle ogarnięty, że to robię idealnie. Jeżeli chodzi o smoki i flesze. Polecam filmiki Izaka na przykład. Izak ma naprawdę dobry filmik, jeżeli chodzi o flesze i smoki. Na tych filmikach można się ich nauczyć. Dobrze. To chyba by było na tyle, jeżeli z mojej strony chodzi. Co bardzo dziękuję i miłego dnia życzę. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.